Ustawa o systemie informacji oświatowej obliguje jednostki samorządu terytorialnego do tego, aby potwierdzały prawdziwość danych zawartych w zestawieniach SIO. Co obejmują te zestawienia? Zawierają one dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Są to oczywiście dane wprowadzone do SIO bezpośrednio przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne jednostki realizujące zadania oświatowe według stanu na dzień 30 września. Dodatkowo w ustawie widnieje zapis, iż w celu potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w tych zestawieniach muszą one zostać porównane z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego. To tyle, jeżeli chodzi o przepisy. A co to tak na dobrą sprawę oznacza w praktyce? Potwierdzenie samych danych SIO jest dosyć oczywiste i raczej nie ma z tym większych problemów. W tym przypadku należy jednak pamiętać o dopilnowaniu określonego w ustawie 30-dniowego terminu. Lecz by potwierdzić te dane, JST musi je porównać z danymi, którymi dysponuje z uwagi na sprawowany nadzór administracyjny i finansowy. Zatem jakimi danymi możemy się podeprzeć? W zakresie placówek prowadzonych przez JST są to oczywiście arkusze organizacyjne i z nich możemy wyciągnąć interesujące nas dane. Należy jednak pamiętać, że dane zawarte w arkuszach powinny odzwierciedlać stan na 30 września, ponieważ dane na ten dzień zawarte są w udostępnionych przez Ministerstwo w SIO zestawieniach. W tym wypadku warto również przygotować dla dyrektorów jednostek oświatowych konkretne wytyczne do opisu arkusza dotyczące m.in. kompletności danych, odpowiedniego opisywania podstawowych danych składowych jednostki sprawozdawczej, poprawności opisywania oddziałów, wykazywania uczniów z niepełnosprawnościami czy poprawnego wprowadzania liczby uczniów w oddziałach. Akceptując taki arkusz, powinniśmy mieć pewność, że dane w nim zawarte są kompletne i poprawnie wprowadzone. Ważne jest oczywiście również to, by dane zawarte w arkuszach organizacyjnych były tożsame z danymi, które dyrektorzy wprowadzają do systemu informacji oświatowej. A co w przypadku placówek nieprowadzonych przez JST? To oczywiście możemy posiłkować się danymi, które dotowane jednostki składają w comiesięcznych informacjach lub sprawozdaniach. Tutaj również pamiętajmy, że muszą to być informacje, które odzwierciedlają stan na 30 września. Realizacja tych zadań nie jest jednak prosta i wymaga od JST weryfikacji wielu dokumentów źródłowych i porównywania zawartych w nich danych. Szczególnie przy dużych samorządach będziemy musieli poświęcić na to wiele cennego czasu. Jak więc widzimy, samoterminowe potwierdzenie danych w SIO nie jest jedynym obowiązkiem, który spoczywa na JST. A co jeśli podczas kontroli okaże się, że potwierdziliśmy dane, które nie mają pokrycia w innych dokumentach? Narażamy się tym samym na sankcje karne i finansowe. Pamiętajmy więc o tym i weryfikujmy dane, które potwierdzamy.